Powtarzam jeszcze raz, dziękuję, że Państwo zechcieli tutaj w sobotnie popołudnie przybyć, żeby przez chwilę zająć się sprawami Polski, bo o sprawy Polski w tej chwili chodzi. Niezależnie od tego, że te najbliższe wybory, nasi kandydaci zostali przed chwilą przedstawieni, to są wybory do Parlamentu Europejskiego, ale i w tych wyborach tak naprawdę najważniejsza jest Polska. Najważniejsze jest to, co dzieje się w Polsce i wyniki tych wyborów będą miały wpływ na dalszy bieg wypadków w naszym kraju. I dlatego mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo, jeśli na początku swojego wystąpienia, które będzie poświęcone programowi, powiem kilka słów na temat dzisiejszych wydarzeń, dzisiejszego wystąpienia pana premiera, które, no nie ukrywam, troszkę mnie zaskoczyło. Nie powiem, że zbulwersowało, bo jestem, można powiedzieć, przyzwyczajony, jak my wszyscy, do pewnych zwrotów w polityce, w retoryce pana premiera. No ale pierwszy raz się zetknąłem i sądzę, że i państwo się pierwszy raz zetknęli z opisem działań, które miały trwać 6 lat, ale były tajne. Bo pani premier Bieńkowska była łaskawa powiedzieć, że bardzo mocno działali, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, tyle tylko, że to było może mało zauważalne. No, mało zauważalne, czyli tajne. Otóż nie ukrywam, że w tym momencie rzeczywiście przyzwyczajony do różnych rzeczy troszkę się zdziwiłem. Bo miałem takie wrażenie, że przez te lata, przez te przeszło 6 lat, sprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i bezpieczeństwa w ogóle były traktowane jako, no, przynajmniej nie pierwszorzędne. Były traktowane jako te, którymi się tak naprawdę nie należy zajmować, bo przecież Unia Europejska, poprawność europejska tego nie przewiduje. Poprawność europejska przewidywała, że wszystko jest w porządku, że Rosjanie są bardzo wiarygodnym partnerem i że tylko jacyś ludzie, którzy nie wiedzieć czemu, mają w sobie bardzo wiele podejrzliwości, to kwestionują. I miałem też wrażenie, że ci, którzy decydowali w ciągu tych ostatnich paru lat o losach naszego kraju, te poglądy podzielali. Dziś okazuje się, że byłem w błędzie, że może zewnętrznie podzielali, ale tak naprawdę działali w zupełnie innym kierunku. No ale wobec tego trzeba zadać pytanie, no dlaczego gazoport jest niegotowy? Przecież miał być gotowy już parę lat temu. Dlaczego go do tej pory nie zbudowano? On by naprawdę bardzo podniósł nasze bezpieczeństwo energetyczne. Dlaczego zgodzono się, nie zawetowano zmian w prawie europejskim, które bardzo mocno godziły i godzą w dalszym ciągu w energetykę węglową? Bo przecież nie było weta, przepraszam, Donalda Tuska, mógł zawetować wtedy, kiedy podjęto decyzję bardzo dla naszej energetyki węglowej niekorzystne. No i można by mnożyć te pytania, ale sądzę, że nie warto. Sądzę tylko, że warto zadać sobie pytanie inne. Czy mianowicie ludzie, którzy tak łatwo zmieniają poglądy, tak bardzo podlegają różnego rodzaju fluktuacjom, można powiedzieć różnego rodzaju wiatrom, czy tacy ludzie, którzy troszkę przypominają chorągiewkę na wietrze, są dobrymi gwarantami polskiego bezpieczeństwa i energetycznego i każdego innego? Czy są dobrymi gwarantami? Ja ośmielę się sformułować tutaj tezę, że nie są dobrymi gwarantami. Że nieporównanie lepsi pod tym względem są ci, którzy realnie oceniali sytuację od lat i tylko, nie tylko z punktu widzenia energetycznego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa Polski w ogóle, którzy realistycznie spoglądali na Rosję, którzy, mówiąc najkrócej, i w tej, i w wielu innych sprawach, także tych wewnętrznych,
Mieli rację, niekiedy mieli rację od 20 paru lat, bo przecież 20 parę lat temu nawet mówienie o korupcji w Polsce było niemalże przestępstwem. A później się okazało, że jednak ta korupcja jest bardzo ważna, bardzo ważnym negatywnym elementem wpływającym na nasz rozwój, opóźniającym, utrudniającym nasz rozwój. 20 parę lat temu powiedzenie, że w Polsce własność przejmuje nomenklatura, uchodziło za objaw oszołomstwa. No a jednak okazało się i dzisiaj potwierdzają to rozliczne badania, że tak w rzeczywistości było i z całą pewnością miało to negatywny wpływ na nasze życie gospodarcze, nasze życie społeczne, już nie mówiąc o kwestiach związanych po prostu ze zwykłą ludzką sprawiedliwością. I to pytanie, czy lepiej powierzać władzę tym, którzy potrafią rozeznać sytuację, czy tym, którzy się ciągle mylą, no jest, jak sądzę, pytaniem aktualnym także w perspektywie tych najbliższych wyborów, wyborów europejskich. Powinniśmy sobie to pytanie zadawać. Komu w Polsce powierzyć władzę? Czy tym, którzy nieustannie się mylą, a później gwałtownie zmieniają poglądy, udając, że to, co było jeszcze parę tygodni przedtem, nie istnieje, czy tym, którzy mylą się nieporównanie rzadziej, mówię, że nieporównanie rzadziej, bo każdy się czasem myli, i jednocześnie pamiętają to, co było. Wydaje mi się, że dobrze by było jednak w końcu powierzyć trwale władzę tym drugim, tym, którzy się tak łatwo nie dają wprowadzać w błąd, którzy mają realistyczny ogląd sytuacji społecznej, sytuacji międzynarodowej. Mówię o tym dlatego, że tutaj przed chwilą przedstawiono naszych kandydatów do Europarlamentu, a te wybory, jeszcze raz to podkreślam, mają oczywiście aspekt europejski, on jest niezwykle ważny, ale mają także aspekt, który odnosi się do naszych spraw wewnętrznych, będą ważną przesłanką dla tego wszystkiego, co będzie budowało proces polityczny w Polsce, ten proces, który ostatecznie sfinalizuje się w wyborach parlamentarnych. No ale jeżeli spojrzymy już w tym momencie na wybory parlamentarne, to tam w ostateczności, ostatecznie będzie się rozstrzygała sprawa odnosząca się do tego, jak powinna być rządzona Polska. Bo nie wierzcie Państwo, że ci, którzy rządzili przez przeszło 6 lat tą metodą, którą wszyscy znamy, się zmienią. Nie zmienią się, z całą pewnością. Nie zmienią się zarówno jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną, jak i jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Jakie są główne przesłanki tego sposobu rządzenia, podstawy tego sposobu rządzenia, który dzisiaj wszyscy dostrzegamy? A więc przede wszystkim władza jest wartością samą w sobie. I w związku z tym trzeba wszystko uczynić dlatego, żeby ją utrzymać. Ale jeśli mamy czynić wszystko, żeby ją utrzymać, to musimy w ten sposób prowadzić politykę, żeby nikomu, kto jest silny i kto może naszą władzę podważać, się nie narazić. Ani żadnym czynnikom zewnętrznym, ani żadnym czynnikom wewnętrznym. Czyli w gruncie rzeczy patrzymy na polską mapę, tak jakby na mapę różnych grup nacisku, tych najsilniejszych. I nie narażamy się im. I to jest ta przesłanka główna. Bo jeżeli się im narazimy, to wtedy nasza władza może być zagrożona. I z tego, proszę Państwa, wynikają dalsze konsekwencje. Jeżeli przyjmujemy, że grupy nacisku są w istocie najważniejsze, i te zewnętrzne, i te wewnętrzne, to żadnej polityki, która by reprezentowała polski interes narodowy, która byłaby wyrazem polskiego interesu narodowego, żadnego zorganizowanego projektu gospodarczego, politycznego, społecznego dla Polski realizować nie możemy. Bo taki projekt zawsze będzie wchodził w konflikt z różnego rodzaju silnymi grupami. I dlatego rezygnujemy z takiego projektu, mówiąc mechanizmy społeczne, automatyzmy społeczne, wszystko same załatwią. No oczywiście z rynkiem na czele. Nie stawiając pytania, czy ten rynek w Polsce istnieje naprawdę, dobry rynek istnieje naprawdę, czy tak naprawdę go nie ma. W ramach tego sposobu myślenia formułujemy też tezę, którą przedstawił swego czasu, nie tak dawno temu, Donald Tusk w polskim Sejmie. Aparat państwowy
w istocie nie jest zespołem instytucji służących społeczeństwu koordynowanych przez demokratycznie wybraną władzę, tylko jest zespołem różnego rodzaju korporacji, które działają oddzielnie i nie są koordynowane. Jeżeli ktoś domaga się ich koordynacji, domaga się na przykład tego, żeby te instytucje ochraniały obywateli przed oszustami finansowymi, bo to było mówione przy okazji afery Amber Gold, to w istocie nie jest demokratą. Otóż, proszę Państwa, my demokrację wyobrażamy sobie inaczej. My demokrację wyobrażamy sobie w ten sposób, że władza wybrana przez naród w wyborach, choćby pośrednio, no bo rząd jest wybrany pośrednio, najpierw Sejm, a Sejm wybiera rząd, ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek tej koordynacji. Ma obowiązek działania na korzyść obywateli, na korzyść narodu polskiego. I wobec tego ma także obowiązek dysponować projektem dla Polski. Projektem dla Polski, który wychodzi z analizy sytuacji i który tam, gdzie sytuacja jest zła, ma prowadzić do jej naprawy, a tam, gdzie jest dobra, ma prowadzić do zwiększenia tego dobra, umocnienia pozytywnych konsekwencji, pozytywnych kierunków działania, pozytywnych przemian. Otóż, Szanowni Państwo, my taki program mamy. My właśnie demokrację traktujemy w ten sposób i mamy program dla Polski. Mamy program, który wychodzi z analizy sytuacji, który zaczyna się jakby od analizy zagrożeń, które w tej chwili stoją przed Polską. Te zagrożenia to przede wszystkim zwijanie się naszego kraju, zmniejszanie się naszej populacji, bardzo niski przyrost naturalny, emigracja wielka z Polski. To jest po pierwsze, a po drugie znalezienie się naszego kraju w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju albo pułapką średnich dochodów. Państwo osiąga jako taki poziom rozwoju gospodarczego, już no dużo, dużo wyższy niż państwa zacofane, ale dalej jakby iść nie może, tak jak Portugalia. Od lat właściwie, używając takiego porównania samochodowego, buksuje w jednym miejscu. Otóż nam to w tej chwili grozi. W jakiejś mierze można powiedzieć, że ten proces w Polsce się już zaczął. I musimy z tego wyjść. Musimy z tego wyjść, ale jeżeli mamy z tego wyjść, to musimy mieć też odpowiedni program gospodarczy. Przy czym ten program gospodarczy oczywiście jest związany ściśle z programem społecznym wychodzenia z tej zapaści, o której mówimy. Te sprawy są ze sobą związane, można powiedzieć, w 100%. To jest taki układ, gdzie jedno warunkuje drugie. Ale żeby móc prowadzić dobrą politykę gospodarczą i zresztą dobrą politykę społeczną, każdą dobrą politykę, to musimy mieć sprawny aparat państwowy. Ten obecny jest niesprawny, jest, można powiedzieć, bardzo wysoce ułomny. W związku z tym musimy naprawić także polskie państwo. Ale polskie państwo nie działa w żadnym wypadku w oderwaniu od społeczeństwa i celem nie jest państwo, celem jest społeczeństwo, celem jest naród. I jest pytanie o sytuację tego narodu, która w niemałej mierze jest kształtowana przez politykę oświatową, politykę kulturalną, politykę w dziedzinie środków masowego przekazu. I te sprawy też trzeba traktować jako część całego tego zespołu. I nasz program, proszę Państwa, obejmuje wszystkie te dziedziny. We wszystkich tych dziedzinach przedstawiamy propozycje zmian, propozycje dojścia do takiej sytuacji, którą by można uznać za możliwą do zaakceptowania. Zacznę w bardzo wielkim skrócie, bo nie ma tutaj czasu na długie wystąpienie, a musiało być bardzo długie, chyba całodniowe, żeby przedstawić program w całości. Zacznę od spraw gospodarczych, bo w myśleniu wielu z nas, w myśleniu wielu Polaków, jest tam w myśleniu także wielu intelektualistów, ekonomistów, te sprawy są na pierwszym miejscu. Co uczynić, żeby Polskę wyrwać z tego stanu, który jest obecnie? My jesteśmy głęboko przekonani, że potrzebny jest tutaj aktywizm władzy, że teza o tym, że władza państwowa nie ma tutaj nic
do powiedzenia, że może co najwyżej przeszkodzić, tak uważają skrajni przedstawiciele liberalizmu, albo może nawet nie skrajni, jest tezą całkowicie nieprawdziwą. Jest tezą sfalsyfikowaną, czyli możliwą do podważenia poprzez fakty. Po prostu poprzez fakty. Fakty, które odnoszą się do mechanizmów rozwojowych innych państw. Jest na świecie kilka państw, które potrafiły przejść z poziomu bardzo niekiedy niskiego do poziomu już dzisiaj bardzo wysokiego. Jeżeli zapytać, czy tam państwo odgrywało w tym rolę, no to za każdym razem odpowiedź jest taka sama. Państwo odgrywało tam nie tylko rolę znaczną, ale można powiedzieć bardzo znaczną, niekiedy ogromną. No, taki przykład najdalej idący. Korea Południowa. Korea Południowa 60 lat temu to było arcybiedne państwo. Nawet ówczesna Polska była nieporównanie bogatsza. Było tam 78% analfabetów. Dzisiaj Korea Południowa jest mocarstwem. Jest mocarstwem pod każdym względem. Jest bogatym krajem, który ma bardzo wysokie technologie, który jest bardzo ważnym podmiotem w światowej wymiarze gospodarczej, ale także w światowej wymianie różnego rodzaju wartości związanych z innowacjami, z różnego rodzaju ideami. A powtarzam, 78% czytać i pisać nie umiało przed 60 laty. W Polsce wtedy sytuacja była nieporównanie lepsza. No, komuniści twierdzili, że już wtedy przełamali analfabetyzm. To nie była prawda, ale tych analfabetów było naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Może kilka procent. Otóż, proszę Państwa, czy państwo odegrało w tej operacji rolę? Tej wielkiej, trwającej, przeszło pół wieku operacji, tego olbrzymiego awansu Korei? Odegrało rolę ogromną. Można powiedzieć zasadniczą. Bez państwa przy takiej polityce, jak dzisiaj Korea byłaby w dalszym ciągu, jak dzisiaj w Polsce. Korea byłaby w dalszym ciągu biednym krajem. Oczywiście bogatszym niż wtedy, ale na pewno biednym, zdecydowanie biednym, bardzo dalekim od tego poziomu, który ma dzisiaj. Ale czy na przykład w Europie, Finlandia, która na tle państw zachodnioeuropejskich też była mocno cofnięta, a dzisiaj jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym, to kraj, gdzie państwo odegrało rolę, czy też nie odegrało? Otóż odegrało i to bardzo, bardzo znaczą. I to w różnych dziedzinach. Nie w taką jak w Korei, to wyglądało inaczej, ale w pewnych sprawach były podobieństwa. Czyli krótko mówiąc, przyjmujemy zasadę aktywizmu państwa. Jeżeli tą zasadę przyjąć, to państwo, władza ma obowiązek, powtarzam, nie prawo, ale obowiązek rozejrzeć się po Polsce, spojrzeć na polską gospodarkę i zapytać, jakie są zasoby, z których można skorzystać, żeby na przykład zwiększyć to, co w Polsce jest absolutnie konieczne, to znaczy zwiększyć inwestycje. W Polsce inwestycje w tej chwili są na poziomie mniej więcej 20% PKB. Przy takiej ilości ludzi do pracy jak w Polsce, przy tak wielkim bezrobociu i emigracji, to w zasadzie powinniśmy mieć około 30%. Jeżeli chodzi o inwestycje, żeby z tym sobie dawać radę. No i taki poziom inwestycji nawet wyższy był na przykład w Korei. Oczywiście ja nie mogę Państwu powiedzieć w tej chwili, że jest taki pewien, jeżeli chodzi o realizację, plan, który może do tych 30% szybko doprowadzić. Ale na pewno ten poziom inwestycji można zdecydowanie zwiększyć. To jest kwestia wykorzystania środków europejskich, dobrego wykorzystania środków europejskich, bo to, co w tej chwili jest, to jest, proszę Państwa, takie chwytanie pieniędzy i rozrzucanie. Rozrzucanie po to, żeby później pokazać w statystykach, tak, proszę Państwa, wykorzystaliśmy środki europejskie. U nas wszystko, co z środków europejskich, jest za drogie, jest robione zbyt wolno. Jeśli nie wszystko, jeżeli się mylę, jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam, bo może prawie wszystko, ale w ogromnej większości wypadków tak jest. A w tej chwili ten pośpiech, żeby wykorzystać te ostatnie kilkanaście miliardów euro, jest już rzeczywiście niebywały i prowadzi do marnotrawstwa. Ale to jest tylko część tego programu, o którym my mówimy, program biliona złotych. Poza tym, proszę Państwa, mamy nadpłynność banków. Około 100 miliardów złotych rocznie. W ciągu 6-7 lat to jest 600-700 miliardów. Czy można wykorzystać tą sumę w całości? Nie można. To by się nie udało tego zrobić. Ale około 200-220 miliardów złotych poprzez odpowiednie instrumenty finansowe stosowane dzisiaj w krajach zachodniej Europy, ale także na przykład na Węgrzech, można te pieniądze zaktywizować. Około 200 miliardów złotych jest na kontach przedsiębiorstw. Polscy przedsiębiorcy
bardzo często nie inwestują, bo uważają, że ryzyko związane z inwestycjami jest wysokie. Trzeba obniżyć te inwestycje i stworzyć różnego rodzaju mechanizmy zachęcające do inwestowania. 25 miliardów złotych zysku netto to jest zysk polskich wielkich firm państwowych. Gdyby założyły fundusze inwestycyjne, to w ciągu 7 lat mogła być to bardzo okrągła suma. Są pieniądze w BGK przy pomocy stosunkowo prostych sposobów, no choćby dofinansowania nawet z budżetu i przy użyciu tak zwanej dźwigni, bo zdolność kredytowa banku jest dużo większa niż sumy tam złożone. Tak, dźwignia taka lekka to jest 6 razy. To proszę Państwa, można tą zdolność zwiększyć do około 100 miliardów złotych albo nawet wyżej. Mamy podobną sytuację w przedsiębiorstwie Inwestycje Polskie, która to firma została założona na podstawie decyzji obecnego rządu, ale w tym roku ma zainwestować tylko około 1 miliard złotych. Jej możliwości mogłyby być nieporównanie większe. Też poprzez pewne dofinansowanie i zwiększenie, dajmy na to 40 miliardów złotych tych możliwości. Są pomysły, które powstały już po przedstawieniu naszego programu. Nie ma ich w naszym programie, ale ludzie przynoszą coraz to nowe idee, żeby wykorzystać środki na ochronę środowiska. To jest łącznie około 15 miliardów złotych. Gdyby to zmienić w bank, no to przy tej dźwigni to byłoby już 90 miliardów. Można, proszę Państwa, zgromadzić przeszło 1 bln złotych. Oczywiście w dużej części to są środki na pożyczki, a nie tak jak pieniądze europejskie, na pieniądze, które są bezzwrotne. Ale to powinno ogromnie zaaktywizować polską gospodarkę, zwiększyć inwestycje, a przy tym no, warto odwołać się tutaj do przykładu niemieckiego. Chodzi o plan Marshalla. Różne państwa na różne sposoby wykorzystywały ten plan Marshalla. Jedni te pieniądze rozdawali, czyli były bezzwrotne, a inni pożyczali. Niemcy pożyczali. Dzisiaj mają gigantyczny fundusz, liczący setki miliardów euro z tych zwrotów, z obracania tymi pieniędzmi. Warto by tą metodę zastosować także w naszym kraju. Skądinąd ten fundusz odegrał bardzo wielką rolę w tej operacji ratowania gospodarki europejskiej w ciągu ostatnich lat. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, można. Oczywiście tym przedsięwzięciom muszą towarzyszyć inne. Musimy twardo powiedzieć, że nie wprowadzamy w Polsce euro. Ostatnio znów się o tym zaczyna mówić, niby ze względów bezpieczeństwa. No, co euro Putinowi przeszkodzi wysłać wojska do Polski, jeżeli Europa i NATO się nie będzie broniło? Będzie się broniło i wiemy, żeby było jasne, ci, którzy mówią w tej chwili o wojnie w Polsce z Donaldem Tuskiem na czele, z tymi jego dziećmi z 1 września, po prostu straszą z powodów wyborczych i to jest naprawdę niecna praktyka. To jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Tym bardziej, że 1 września dla Polaków to jest coś, co się kojarzy w sposób straszliwy. Powtarzam, ktoś, kto czymś takim straszy, nie tylko odrywa się od rzeczywistości, ale dopuszcza się do nadużycia. No ale gdyby założyć teoretycznie taką możliwość, to myślicie Państwo, że euro coś Putinowi przeszkodzi? Nie przeszkodzi, a złotówka Polsce jest bardzo, bardzo potrzebna. Trzeba oczywiście przyjąć założenie, że prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju, a nie koncentracji środków w metropoliach. Ja to mówię w Łodzi odważnie, bo tutaj jest metropolia, ale trzeba powiedzieć jasno, to nie jest dobra polityka dla Polski. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba, proszę Państwa, zreorganizować rząd w ten sposób, żeby w centrum kierowania gospodarką był minister rozwoju, a nie minister finansów. Tak jak było to dotychczas, bo to przynosiło naprawdę niedobre rezultaty. Trzeba zreformować finanse publiczne, bo dzisiaj nasz system finansów publicznych to jest jak taki zwykły parciany worek, do którego się nalewa wodę. Co się będzie działo? No woda się będzie z tego wylewała, prawda? Będzie przeciekała. Jeszcze go podziurawić. To jest zespół ustaw z niewielkimi wyjątkami, które są już tak bardzo, można powiedzieć, przejrzałe, tak bardzo zmienione przez różnego rodzaju interpretacje. Liczy się ilość tych interpretacji w tej chwili już na przeszło 100 tysięcy, że tak naprawdę podatki są nakładane w sposób arbitralny.
Jedni płacą, inni nie płacą. To jest i niesprawiedliwe, i nierynkowe, i jednocześnie kosztuje nas bardzo dużo. Myśmy mieli wydajność podatkową 17,5%, teraz jest 14,5%. Czyli gdyby dojść do tej naszej, za czasów naszych rządów, to przeszło 20% więcej. To gdybyśmy tak mieli, to w tej chwili kwestie podatkowe były, kwestie finansowe, przepraszam, budżetowe byłyby rozwiązane. Więc pamiętajcie Państwo, że to jest ogromna różnica. Ktoś powie, no tak, ale to byłoby wtedy więcej podatków. Otóż proszę Państwa, tak, nie byłoby tak jak dzisiaj, że jedni nie płacą podatków w ogóle, a inni są niszczeni przy pomocy urzędów finansowych. To jest niesprawiedliwe i żeby było jasne, nierynkowe. To nie służy polskiej gospodarce, to nie służy konkurencyjności. I to, proszę Państwa, wszystko trzeba zrobić, żeby polska gospodarka zaczęła się szybciej rozwijać. Jeżeli się będzie szybciej rozwijała, to nieporównanie łatwiej będzie przeprowadzić te działania, które służą przełamaniu kryzysu demograficznego, tego zasadniczego, egzystencjalnego, można powiedzieć, kryzysu naszego narodu. Bo jeżeli on będzie trwał, to nasz naród po prostu zaniknie. My leżymy w takim miejscu Europy, że jak się będziemy zwijać, to nasi potężni sąsiedzi nas po prostu zjedzą. Nie będzie Polski, nie będzie Polaków. Chcecie tego? No. Ale jeżeli mają w Polsce rodzić się dzieci, to musi być praca, muszą być mieszkania, musi być przyzwoita opieka zdrowotna. No i Państwo, w obecnej sytuacji społecznej, mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy to się zmieni, ale w obecnej sytuacji społecznej musi po prostu przejąć pewną część kosztów utrzymania dzieci na swój rachunek. Inaczej się nie da. I mówiąc najkrócej, praca to wszystko, o czym mówiłem, plus programy przeznaczone specjalnie na aktywizację szczególnie małych miast i wsi. My przewidujemy, że ten program, który zresztą już ten Sejm zdołał odrzucić, to 1 200 000 miejsc pracy. Ja się nie upieram, może to jest trochę mniej, ale takie programy wraz z pełną aktywizacją gospodarki w ogóle z całą pewnością mogą przełamać ten ogromny deficyt miejsc pracy w Polsce. Bo proszę Państwa, my mamy w tej chwili deficyt miejsc pracy około 5-milionowy, bo mamy bezrobocie plus emigrację, plus jeszcze ukryte bezrobocie. No, zakładam, że jakieś bezrobocie jest, bo są ludzie, którzy nie chcą pracować, są ludzie, którzy zmieniają pracę, ale nawet gdyby to odjąć, to przynajmniej 3,5-4 miliony miejsc pracy jest potrzebne po to, żeby ludzie wracali do Polski, żeby w Polsce bezrobocie było na poziomie kilku procent, takim można powiedzieć, w gospodarce rynkowej naturalnej. Czy to można zrobić? Ktoś powie, no proszę Państwa, tak wielka liczba, że o czym mówić. Za czasów naszych rządów, między 2005 a 2007 roku, w 2 lata przybyło 1 300 000 miejsc pracy, proszę Państwa. To można zrobić. To można zrobić. Mieszkania. Nie będzie w Polsce młodych rodzin z dziećmi, jeżeli nie będzie mieszkań. Nie tylko dla tych bogatych, nie tylko dla tych, których stać na mieszkania deweloperskie. I tu rola państwa może być i musi być olbrzymia. Mamy plan. Myśmy go sformułowali jeszcze, kiedy byliśmy przy władzy. Niestety późno, dopiero przy końcu tego czasu, kiedy rządziliśmy. Bezpłatne działki od państwa i budowa mieszkań, wcale nie jak twierdził kiedyś tu z budżetu, bo to jest oczywiście niemożliwe, tylko budowa państwa normalnie z kredytów, z tej nadpłynności bankowej, budowa mieszkań, które są następnie pod wynajem, ale tak zwany wynajem austriacki, który prowadzi do wykupienia po jakimś czasie. I liczne zabiegi, których tu nie będę opisywał, ale które są realnie, bo mamy przykłady takiego budownictwa, zdecydowane obniżenie kosztów 1 m2. Tak, żeby przyzwoite mieszkanie kosztowało nie 600 czy 700 tysięcy, jak w tej chwili, tylko 200, 200 kilkadziesiąt. I rozłożenie tego na wiele lat. Nawet ludzi bardzo skromnych wtedy będzie na to stać. Bo to nie będzie kosztowało więcej, albo w każdym razie niewiele więcej niż wynajęcie jakiegoś mieszkania, a tak często dzisiaj ludzie żyją, bo inaczej żyć nie mogą, jeszcze do tego nie mają żadnej perspektywy. W ten sposób chcemy, tym programem chcemy rozwiązać ten problem. Tutaj, proszę Państwa,
w Łodzi na pewno są jakieś tereny należące albo do instytucji państwowych, albo do państwa. No choćby do kolei, do różnego rodzaju agencji. Niedaleko Łodzi są na pewno tereny należące do Agencji Nieruchomości Rolnych. Można tam budować, można to za symboliczną złotówkę przekazywać. Można tą operację przeprowadzić, pod warunkiem tylko, że będą zainteresowani. Jestem przekonany, że jak Polacy w to uwierzą, bo muszą w to uwierzyć, bo dzisiaj bardzo wielu Polaków już nie wierzy, że ktokolwiek im cokolwiek jest w stanie załatwić, to ten program ruszy i to naprawdę może być bardzo dużo mieszkań w ciągu każdego roku. My mamy w tej chwili mieszkań około 150 tysięcy, zmienia się to co roku, trochę więcej, trochę mniej, ale to około 150 tysięcy rocznie. A ile powinno być? No patrząc wstecz na te 20 parę lat, co najmniej 300 tysięcy rocznie. Tyle budowano Zagierka. No, trzeba pamiętać, Zagierka w Polsce dużo biedniejszej byliśmy w stanie wybudować 300 tysięcy mieszkań i to metodami drogimi, energochłonnymi, fatalnymi pod każdym względem, narzuconymi skądinąd w Polsce przez Rosję. To warto dla zwolenników PRL-u, że tak powiem, przypomnieć. Że nawet nie mieliśmy swobody, jeżeli chodzi o metodę budowy mieszkań. Ale teraz można to przeprowadzić, tym bardziej, że państwa z gospodarką rynkową, tak jak Grecja, niebogata, na przełomie lat 60. i 70., czy Hiszpania, też wtedy niebogata, biedniejsza niż dzisiejsza Polska, budowały nieporównanie więcej mieszkań, bo 300 tysięcy to jest poniżej 10 na 1000 mieszkańców rocznie. One budowały po 12-14 mieszkań na 1000 mieszkańców rocznie. Czyli w przeliczeniu na dzisiejszą Polskę byłoby to nawet około 500 000 rocznie. My aż takich planów nie mamy, chociaż gdyby ten program się rozwinął, to oczywiście byłoby to bardzo dobre i być może i to by się udało. Ale w każdym razie to jest program rozwiązania sytuacji, bo nam w tej chwili brakuje co najmniej 3-4 milionów mieszkań. My mamy 10% mniej mieszkań niż gospodarstw domowych. A ile powinno być, jaka jest norma europejska? 10% więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. Tak powinno być. Czyli musimy, proszę Państwa, bardzo dużo dobudować. I to nie jest tak, że tego nie można zrobić. To, proszę Państwa, można zrobić. Polityka prorodzinna to przejęcie kosztów. 500 zł na dziecko drugie w rodzinach średnio zarabiających i takich trochę więcej niż średnio, bo nie mamy zamiaru wspierać tych najbogatszych, to nie ma sensu. I w rodzinach biedniejszych już od pierwszego dziecka 500 zł. To naprawdę jest dużo, proszę Państwa. Ktoś może powiedzieć, no profesor Rybiński proponował 1000. To jest nierealne. Myśmy to obliczyli. Myśmy to obliczyli oczywiście w ramach tych zmian w finansach publicznych. Myśmy stworzyli koncepcję przejęcia pewnych środków z Unii Europejskiej na to. Nie będę wdawał się w szczegóły. Chcemy, żeby od 2020 roku w ogóle był filar unijny, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, w sensie po prostu pomocy finansowej. Ale już w tej chwili to jest wykonalne, oczywiście przy tych wszystkich zabiegach, które planujemy. I to naprawdę bardzo dużo pomoże. Jeżeli do tego dojdą, proszę Państwa, bezpłatne przedszkola, gabinety lekarskie i dentystyczne w każdej szkole, to poziom wydatków na dziecko w Polsce bardzo zdecydowanie spadnie, a opieka się poprawi. I to chcemy, proszę Państwa, przeprowadzić, bo to obok pracy i mieszkań jest warunek niesłychanie ważny, żeby tych dzieci w Polsce było dużo, dużo więcej. Czy to się gdzieś w Europie udało? Mówię o Europie, bo chodzi o naszą kulturę, o nasz typ kultury, a nie na przykład kraje muzułmańskie, które mają zupełnie inną kulturę i nie ma się co porównywać. Otóż, proszę Państwa, udało się choćby we Francji i w Szwecji. Udało się. Po prostu taka polityka spowoduje, że dzieci jest znacznie więcej. I musimy ją przeprowadzić. To jest polska racja stanu. To jest po prostu coś zupełnie podstawowego. Ale jest to możliwe tylko w ramach tych ogólnych przedsięwzięć. I jeszcze do tego służba zdrowia, bo potrzebna jest służba zdrowia wszystkim, ale pamiętajcie Państwo, że ze służby zdrowia głównie korzystają ludzie starsi, i małe dzieci, ich matki, także matki w ciąży, czyli przyszłe matki. Otóż, proszę Państwa, służba zdrowia w tej chwili to jest kolejny worek z pieniędzmi, na który rzucili się różnego rodzaju, proszę wybaczyć proste słowo, cwaniacy, żeby te pieniądze, elegancko mówiąc, w sposób nieekwiwalentny przejmować. I my chcemy z tym skończyć. Wracamy wobec tego do finansowania budżetowego. Do finansowania budżetowego, no te gabinety w szkołach, to już o tym mówiłem, jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, szybka pomoc, to taka służba jak straż pożarna, żadnych prywatyzacji, zablokowanie procesów
prywatyzacyjnych. Jeżeli chodzi o szpitale, to tylko instytucje non-profit mogą korzystać z budżetu. I koniec finansowania za procedury, bo to jest w Polsce źródło różnego rodzaju bardzo licznych nadużyć. I to jest źródło sytuacji, w której lekarze naradzają się nie nad tym, jak leczyć, tylko jak to sfinansować. Ja przez kilka lat, ze względu na chorobę mojej mamy, ciągle byłem w szpitalu. Ja to po prostu znam z własnego doświadczenia. Ja to ciągle słyszałem, siedząc na korytarzach, słuchając rozmów lekarzy. Ciągła rozmowa, jak to sfinansować. Ale była też inna rozmowa, którą ciągle słyszałem. Czy ten pacjent jest w stanie kupić sobie lekarstwa? Otóż, proszę Państwa, myśmy obliczyli, można w Polsce za te pieniądze, które są, doprowadzić do tego, że przeciętne lekarstwo będzie kosztowało 7-8 zł. Niezależnie od tego, jakie ono jest. I to chcemy przeprowadzić. Naprawa państwa. Długo o tym mówić. Parę słów o sądach. No, ocena sądów w Polsce jest w tej chwili gorsza niż Sejmu. To wydawałoby się, że rzecz niemożliwa. A jednak każdy może sobie przeczytać wyniki badań socjologicznych. I to nie jest ocena bezpodstawna. Sądy rzeczywiście jako taka zupełnie wyrwana, oderwana od społeczeństwa i od państwa korporacja działają źle, bardzo źle. Bo muszą działać źle. Po prostu jak nie ma żadnej kontroli, żadnych mechanizmów weryfikujących, to musi działać źle. Po prostu taka jest natura człowieka, cudów nie ma. I my musimy to zmienić, proszę Państwa. Bo sądy są niby niezależne, no ale pamiętamy rozmowę prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z tym dziennikarzem, którego dzisiaj prześladują. Wsadzili go na 14 dni do aresztu z tym, że właśnie udającym urzędnika dziennikarzem. I proszę Państwa, tego rodzaju przypadków jest więcej, nieporównanie więcej. Sądy są uwikłane w różnego rodzaju związki z miejscowymi klikami, z różnego rodzaju szarymi sieciami. No, często po prostu nawet ze zwykłymi środowiskami przestępczymi. I myśmy już byli bliscy, kiedy byliśmy przy władzy, pokazania tego. Niestety straciliśmy tę władzę, bo społeczeństwo by to na konkretnych przykładach zobaczyło ze wszystkimi potrzebnymi materiałami. Oczywiście wtedy na pewno wyszedłby na mównicę Tusk i powiedział tak, jak mówi w sprawie pani Sawickiej. To nie była pani Sawicka, tylko przegrany agent Tomek. Ale społeczeństwo by to zobaczyło. Sądy trzeba przywrócić państwu, przywrócić społeczeństwu. I nie będę tu wdawał się w szczegóły, ale tego rodzaju projekt odnoszący się i do orzecznictwa, tam gdzieś na samej górze przy skandalicznych wyrokach wejdzie czynnik społeczny. I jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, została ona w ostatniej instancji wyprowadzona z korporacji sędziowskiej. Po to, żeby nie było tej sytuacji, nikt nas nie kontroluje, możemy robić co chcemy. Bo to jest sytuacja fatalna. Oczywiście prokuratura musi wracać do rządu. Ktoś może powiedzieć, mówicie to przeciw sobie, gdyby dzisiaj Tusk miał prokuraturę. Miał prokuraturę, próbował nas wszystkich o różne rzeczy oskarżać i co? No i stoję tutaj przed Państwem i przemawiam. A dlaczego? Bo po prostu nic nie było. I dlatego my się tego nie boimy. Nie boimy się tego, bo nie mamy nic na sumieniu. Nic tam nie można zrobić. Natomiast wiemy, że obecny kształt prokuratury też wprowadzają w różnego rodzaju powiązania i nawet przy zmianie władzy nie można być tej prokuratury z tych powiązań wyrwać. I dlatego chcemy tutaj dokonać jakby zwrotu, powrotu do tej dawnej sytuacji. Skądinąd to jest sytuacja zgodna z konstytucją, a co do zgodności tej obecnej można by dyskutować. Bo w konstytucji wyraźnie pisze, kto odpowiada za bezpieczeństwo społeczeństwa, za bezpieczeństwo obywateli. A prokuratura jest niewątpliwie elementem organizowania i prowadzenia akcji zmierzających do zapewnienia tego bezpieczeństwa. Więc tutaj zmiany powinny być bardzo daleko idące. Ale oczywiście, jak już wspomniałem, trzeba zmienić strukturę rządu, tak żeby on się nadawał do kierowania polityką gospodarczą.
Trzeba umocnić pozycję wojewodów, tak żeby oni mogli rzeczywiście koordynować działalność i nadzorować także siły bezpieczeństwa, tak jak to było choćby przed wojną. Dzisiaj ten nadzór jest całkowitą fikcją. Trzeba dalej reorganizować i modernizować służby mundurowe. Nie wolno ich zmniejszać, zwijać. Trzeba odbudować sieci na przykład komisariatów. Łodzi to nie dotyczy, ale na prowincji przecież było 800 komisariatów, a teraz jest już niespełna 600 i to jeszcze ma być redukowane. Krótko mówiąc, trzeba to wszystko odbudować. Nie można likwidować Straży Granicznej, bo ona jest potrzebna. Trzeba wzmocnić Straż Pożarną. Trzeba zlikwidować ten ogromny przerost administracji. Trzeba zlikwidować ten horrendalny proceder. Trzeba zlikwidować ten horrendalny proceder, w którym, proszę Państwa, wyprowadza się działanie administracji publicznej na zewnątrz, poza państwo. Przekazuje się to firmom. Mamy już dzisiaj sytuację, że jest ministerstwo, w nim dajmy na to 1000, tak dla przykładu, 1000 urzędników, a więcej niż 1000 w takiej firmie. Przy tym bardzo często to są te same osoby. A pensje w tej firmie dochodzą do 30 000 zł, czyli więcej niż prezydent ma w Polsce. Otóż, proszę Państwa, no to jest wielkie marnowanie budżetowych i europejskich, bo to często jest z europejskich pieniędzy, europejskich pieniędzy. To ma nawet swoją angielską nazwę, której nie wymówię, bo niestety nie mam tych talentów i mogę przekręcić. No ja wiem, ale ja nie będę ryzykował. Później, proszę Państwa, całe to wystąpienie będzie we wszystkich tych telewizjach, bo przecież poza Republiką i Trwam to wszystkie telewizje to jest jedna, będzie sprowadzone do tego jednego błędu. Więc. Więc proszę Państwa, powtarzam, nie będę ryzykował, ale mogę Państwu powiedzieć, że to zniesiemy, zlikwidujemy, bo po prostu to jest rozszabrowywanie tego, co nasze wspólne, tego, co należy się całemu społeczeństwu. Te praktyki zostaną zmienione. I oczywiście będzie wiele innych zmian odnoszących się do administracji, no choćby będziemy likwidować tą ogromną ilość tak zwanych gabinetów, bo to są takie miejsca do zatrudnienia koleżanek i kolegów. Często bez nijakiego uzasadnienia. No, często to są osoby, które nawet jeszcze nie skończyły studiów, a już mają niby wypełniać bardzo ważne funkcje. Otóż premier potrzebuje gabinetu, wicepremierzy pewnie też, kilku jeszcze ministrów, no też potrzebują, ale czy minister sportu potrzebuje gabinetu? To już taki pewien nie jestem. Ale już wójt w gminie to na pewno nie potrzebuje. I proszę Państwa, trzeba to znieść, to są naprawdę ogromne oszczędności. Będziemy oczywiście, ale tylko w dłuższej perspektywie, pracowali nad reformami polskiego porządku terytorialnego. Przy czym od razu już planujemy stworzenie dwóch województw, bo to jest w pełni uzasadnione. Jedno to jest województwo mazowieckie, bo Warszawa bogata, Mazowsze biedne i to powoduje, że Mazowsze jest upośledzone pod różnymi względami, na przykład jeżeli chodzi o środki.